Oczyszczę tak, i żaden brud nie zostanie w nas. Ojczyzno, ojczyzno, ty jesteś jedyna, nieoznamiona, węzłami przyszyta. Polska tylko dla Polaków! Polska tylko dla Polaków! Listopada, jeśli to panu nic nie mówię. My jesteśmy nacjonalistami, natomiast jak ktoś nie rozróżnia faszyzmu od nacjonalizmu czy od narodowego socjalizmu, to powinien wrócić do szkoły podstawowej, do szkoły średniej i troszeczkę się pouczyć. Tu nie chodzi o kolor włosów, tu nie chodzi o jak oni są ubrani, tylko ich poglądy, jak oni są dumni z tego, że oni chcą niszczyć państwo, że dla nich państwo się nie liczy, że są dumni z tego, że są anarchistami. I to wiadomo, to trzeba z nimi zrobić. Jeżeli państwo się nie potrafi nimi zająć, to zajmiemy się my. No należy ich tępić. Nie mówię tu o zabijaniu, bo na pewno tego nie popieram tego, żeby zabijać jakichś dzieciaków, którzy nie wiedzą, co w tym chodzi. Tu chodzi o to, że jeżeli nie da się słowem, to trzeba im siłą delikatnie wytłumaczyć, na czym to polega. Jak powinni wyglądać, no nie wiem. No, jeżeli... Po prostu krótko, nie ma litości dla wrogów polskości. I koniec. Nasza historia od ponad 1000 lat mówi za nas. My nie musimy teraz wypowiadać się. Nasza historia mówi za nas. Że było tak jak było, jest jak jest. To co oni te maski noszą? Ci chłopcy? Bandyckie odruchy, prawda? Ale przepraszam, jeśli nienawiść Polska, to dlaczego nie myślą o tych flagach, które proszę pana powinni referują symbole narodowe, nic w tym nie widzę nic złego. Że w masce jak bandyci się zachowują? To nie jest dla mnie symbol bandytyzmu. Jeżeli pan twierdzi, że to jest symbol bandytyzmu, to pan musi mieć na to dowody. Jakie? No nie, no maski. Wyjął nóż, zabił kogoś. Każdy, kto zakłada maskę, staje się dla mnie... A widzi pan u mnie maskę? No, pana nie. Ale ja ją mam. Ale po swoich kolegach. Niech pan ją rozpozna. Sztuką polityki jest po prostu sztuka kłamstwa. Od dłuższego czasu w naszym kraju możemy zauważyć ludzi inaczej wyglądających na ulicy, którzy biegają i się biją na tych ulicach z innymi ludźmi młodymi. Biją się między sobą, często bardzo brutalnie, dochodzi do ofiar śmiertelnych. Często spostrzegamy zjawisko jakichś nacjonalizmów, rasizmów jako wojnę subkultur między skinami a pankami, czyli skini ci łysi, a panki ci wygoleni z kogutami na głowie. Niestety jest to tylko czubek góry lodowej, a tak naprawdę za tym wszystkim to chyba stoi troszkę nasza mentalność społeczna, że zawsze za wszystko jest winny Ukrainiec, czy Żyd, czy jakiś inny, nigdy Polak, a też duży udział w tym mają skrajnie prawicowe partie. W wielu ludziach agresja drzemie od dziecka. Potrzebują kogoś, na kim mogą ją wyładować. Najlepiej znaleźć kogoś charakterystycznego, kto czymś się wyróżnia. Łatwo wtedy bić, można sobie uzasadnić, dlaczego się bije. Czy oni będą robili to pod szyldem nacjonalizmu, czy po prostu jako zwykli kibice, czy jako banda z podwórka. Oni dalej są tacy, jacy są. Mogą zmienić tylko szyld, pod którym działają. Ci wszyscy, którzy powinni się tym problemem zająć, nie dostrzegają tego problemu albo go bagatelizują. Tymczasem polskie grupy nacjonalistyczne, polskie grupy neofaszystowskie współpracują coraz szerzej z analogicznymi ruchami w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych. Na stadionach w całej Europie można zauważyć gloryfikację symboli nazistowskich, krzyży celtyckich, swastyk. Często kibice też rozdają lotki między sobą faszystowskie. To są ci sami ludzie, którzy przynależą do partii skrajnie prawicowych i oni na stadionie jawnie nie ukrywają swoich poglądów. Jest takie hasło drużyny ŁKS-u, które brzmi dokładnie tak. ŁKS
SSS Rudolf Hess. Chcemy Polski, w której każdy będzie czuł się bezpiecznie. Bez względu na kolor skóry, pochodzenie, religię czy styl życia. Takiej Polski, w której słowo inny nie będzie oznaczało wrog. Tutaj protestuję przeciwko nazizmowi. To znaczy nazizmowi i faszyzmowi. Ten faszyzm jest na ulicach, ten faszyzm jest obok nas. Ten faszyzm to łysi, którzy biją innych i wyrzucają ich z Polski. Przechodziłem sobie małą uliczką w Gdańsku i podszedł do mnie i zaczął mnie obijać, zaczął kopać. Bo miałem koszulkę, która miała przekreśloną swastykę, a on miał swastykę nawet całą, no i po prostu za poglądy mnie obijał. Zagrożenie występuje z dwóch stron. Po pierwsze, jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa polskich obywateli, czy szerzej osób przebywających na terenie Polski, na przykład zagranicznych studentów, dlatego że w Polsce po ulicach grasują niestety faszystowskie bojówki, które są praktycznie bezkarne. I to jest pierwsze zasadnicze zagrożenie, zagrożenie dla bezpieczeństwa. Drugie zagrożenie to jest zagrożenie dla szeroko pojętego dobrego imienia Polski w świecie. Dlatego, że fakty takie jak neofaszystowska demonstracja w sercu dawnego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu przynosi ogromne szkody obrazowi Polski na Zachodzie na przykład, czy w krajach demokratycznych. Od 7 lat Polska przeżywa renesans myśli nacjonalistycznej i to w tej najgorszej postaci, czy związanej z retoryką rasistowską i antysemicką. W Polsce działa cały szereg partii, które ja zupełnie odpowiedzialnie mogę nazwać partiami neofaszystowskimi. To nie są na szczęście partie duże, dzięki Bogu. Jest to margines polityczny, ale jest to margines szalenie niebezpieczny. Trudno sobie wyobrazić, że przyznamy wolności demokratyczne ludziom, którzy wprost wypowiadają się przeciwko tym wolnościom i wprost mówią, iż co oni zrobią ze swoimi przeciwnikami politycznymi, jeśli tylko uda im się zdobyć władzę, wszystko jedno jakimi środkami. Ludzka rasa, jedna rasa, ludzka rasa, jedna rasa. Ludzka rasa, jedna rasa, ludzka rasa, jedna rasa. Budujesz faszyzm przez nietolerancję, budujesz faszyzm przez nietolerancję. Mamy na to unikę. Mamy na to unikę. Wziąć pozwolenie? Dlaczego nie możemy iść dalej? Proszę Państwa, proszę przechodzić to, czy możemy prawą stroną nitki. Jak Pan powie, że nie, to ja się zastanawiam, czy mam przechodzić prawą nitką. Panowie! Przed faszyzmem! Przed faszyzmem! Przed faszyzmem! Przed faszyzmem! Jesteśmy nacjonalistami polskimi przede wszystkim. Nie jesteśmy faszystami, często nas się o to posądza. Partie faszystowskie, włoska partia faszystowska przejęła władzę w wyniku zamachu stanu. My zawsze startujemy w wyborach demokratycznych i w taki sposób chcemy przyjąć władzę. Nacjonalizm jest w ogóle ideologią, która w zasadzie nie utożsamia się z prawicą, jaka istnieje na świecie, ani z lewicą. Jest to zupełnie nowa jakość i tak samo my w Polsce nie utożsamiamy się ani z lewicą, ani na przykład z akcją wyborczą Solidarność, tak zwanym blokiem prawicowym. Również nie utożsamiamy się z partiami katolickimi, które przestrzegają społecznej nauki Kościoła. My po prostu jako nacjonaliści, czyli ludzie, dla których najważniejszy jest naród polski, widzimy zagrożenie we wszelkich działaniach innych narodów, które po prostu zagrażają naszej suwerenności, naszej tożsamości. W tej chwili jest taka sytuacja w Polsce, zresztą ona trwa od 1945 roku, że jest ten procent ludzi sprawujących władzę, znaczy procent ludzi narodowości żydowskiej we władzy jest przeważający. Nie miałoby to może żadnego znaczenia, gdyby nasza władza od 1989 roku nie dążyła w zasadzie do likwidacji państwa polskiego. Ona dąży do umożliwienia Niemcom ekspansji na wschodzie. To w zasadzie spowoduje taką samą sytuację, jaka była przed pierwszą wojną światową, czyli taką, że Polski nie będzie, że wielkie Niemcy będą sięgać do Bugu, co w zasadzie przekreśli naszą suwerenność wtedy. Polska dla Polaków! Polska dla Polaków! Polska dla Polaków! Polska dla Polaków! My jesteśmy przeciwni wszelkim narkotykom, środkom odurzającym,
dbamy o zdrowie. Dbam o samego siebie. Staram się, nie palę, na pewno nie zażywam narkotyków, nie piję. Jeszcze na piwko czasem się skoczy, ale dbam o własną kondycję, chodzę na siłownię. Nie wiadomo, że ubieram się czysto, nigdy nie założę brudnego ubrania, mam czyste buzy. Tym chcę po prostu reprezentować siebie. Co? Bardzo gorąco tutaj. Gdzie oni? Za pana. Jeżeli taka grupa antyfaszystowska zaatakuje nas, na przykład w rękach będziemy mieli drzewce od flag, to wiadomo, że każdy ich użyje. Do moich racji, jeżeli trzeba było użyć siły, zrobiłbym to. Jeśli chodzi o zwycięstwo w wyborach i o przyjęcie władzy w kraju, to nie można użyć siły po prostu. Wtedy wszyscy nas będą uważali naszą partię za faszystowską, i która stosuje metody faszystowskie. Ale jeśli chodzi o ochronę siebie, naszych rodzin oraz o, że tak powiem, wyeliminowanie niepożądanych elementów, jak po prostu, nie wiem, zboczeńcy, wielokrotni mordercy, to użyłbym siły. W różnych gazetach, w telewizji cały czas mówicie o tym, że skini są mocni w grupie, że my atakujemy pankowców, że my jesteśmy źli, no my jesteśmy nie spokojni, ja cię nazywam. A ja pan, że pan wie, co dzisiaj za święto, jest święto narodowe, a ta kupa gówna nie potrafi tego uszanować. No my jesteśmy młodzieżą narodową, my jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, im to przeszkadza, oni są dumni z tego, że oni wszystko pierdolą, oni chcą wykładać. To jest pełnie dopuszczone, zabijamy. Jeżeli chodzi o utożsamienie się z ruchem skinhead, nie możemy tego powiedzieć. Do nas owszem te grupy należą, te grupy utożsamiają się z naszą partią, ale nie można powiedzieć, żeby była to jakaś większość. Jest taki element, to na pewno jest to. To znaczy, to jest tak, że jeżeli ktoś przychodzi zapisać się do naszej organizacji, musi zaakceptować program, to znaczy przynajmniej wydaje się, że akceptuje on nasz program, czyli jest naszym członkiem, obowiązują go nasze zasady. Jeżeli odchodzi, one przestają go automatycznie obowiązywać. I teraz jeżeli jakiś skinhead, metal, bo ja akurat mówię tutaj o subkulturach młodzieżowych, ale też zupełnie zwykły człowiek, zaakceptuje nasze poglądy, jest naszym członkiem. My nie robimy nikomu wstrętów. Żyli polski brez! Nasza święta rzecz! Żyli polski brez! Polska za Polaków! Polska za Polaków! Polska za Polaków! Polska za Polaków! Dwóm niespełna 30-letnim mieszkańcom Olsztyna zarzuca się przestępstwo z artykułu 273 Kodeksu Karnego, publiczne pochwalanie faszyzmu. W wyniku przeszukań przeprowadzonych w kilku olsztyńskich lokalach odkryto wydawane w kraju i za granicą biuletyny Blood and Honor, Aryjczyk, Narodowy Socjalizm i Aryjska Krew, które były rozprowadzane na terenie całej Polski. Znaleziono też około 200 koszulek zadrukowanych wizerunkami Adolfa Hitlera, Rudolfa Hessa oraz hasłami i symbolami faszystowskimi. Czasopisma typu Aryjczyk, Szczerwiec są to czysto rasistowskie pisemka. I co się okazuje, że nagle chłopcy nic na ten temat nie wiedzą, no zbierają, bo się tym interesują, a co śmieszniejsze, że rodzina najbliższa, czyli mam tu na myśli matkę, ojca, jakby nie wie, o co chodzi. I sami mówią, że Aryjczyka czytają, bo im daje syn i że tam nie ma żadnego nazizmu, tam chodzi tylko o to, żeby Polską rządzili Polacy. Przepraszam, no... Równie dobrze w takiej gazecie można znaleźć artykuły pod tytułem Mity Holokaustu, gdzie się mówi, że Auschwitz w ogóle nie istniał, że komory gazowe wybudowali Żydzi albo Anglicy po II wojnie światowej.